sumie to być może przydałoby się wyznaczyć kolejnego dowódcę. Ostatnio troszkę nam ich chyba brakowało. Zobaczmy, czy mamy dobrego... No nie mamy jakichś dobrych kandydatów, to więc chyba się z tym wstrzymamy. Mamy także nowego wasala, co ciekawe. Właśnie Chłynów, tą tutaj krainę, zdobyliśmy pokojowo. Najwyraźniej no, wasal, jeden z naszych wasali, odziedziczył to księstwo i jest w tej chwili naszym, no, jednym z bardziej potężnych wasali. Niezbyt za nami przepada. No ale cóż, chciałby otrzymać stanowisko w Radzie. Zobaczmy, czy moglibyśmy to jego żądanie spełnić. Tak nie za bardzo. Nie za bardzo. Tak więc będzie musiał poczekać, aż zwolni się miejsce. Ok, mamy także roszczenia de jure do Ingrii, co ciekawe. Ale ta jest w posiadaniu dość potężnej Serbii. Tak więc z tym poczekamy. Nasz władca skupia się w tej chwili na intrydze, ponieważ jest paranoikiem. I nie mamy w tej chwili żadnej ambicji, którą moglibyśmy realistycznie spełnić. Poszukajmy także małżonki dla najstarszego syna naszego władcy, Jarre. Który będzie naszym następcą. Ok, tu mamy ciekawą chyba kandydatkę. Niejaka Virag, która jest Węgierką. Która posiada roszczenia do jakichś tytułów. Dobra. To być może będzie dobra kandydatka. Ma także 16 lat. Okej. Jest krewną obecnego kagana węgierskiego. Tak więc... Sorry, nie węgierskiego, tylko tego kagana de Milwany. I tutaj mieliśmy już chyba jakiś mariaż. Wydaliśmy chyba jedną z naszych córek za... Właśnie, córka naszego władcy jest małżonką tego kagana. Tak więc no, poprośmy być może... Czy moglibyśmy poprosić o sojusz? Chyba nie. Aha, czeka na... Udzielenie... Musimy poczekać, aż udzieli odpowiedzi na kolejne żądanie. Okej, moglibyśmy także utworzyć tytuł książęcy, ale to jest straszliwy koszt. Tak więc chyba z tym poczekamy. Wybierzmy także boga patrona. I ponieważ nasz władca jest paranoiczny, niech to będzie... Niech to będzie Lempo, być może. Zobaczmy, co my tu mamy. Okej, najwyraźniej wyznawcy Lempo znają wiele sekretów na temat miłości i uwodzenia. Znają. Wiedzą także, że sprawy sercowe mogą być bardziej niebezpieczne niż sprawy miecza. Okej, no dobra. Nasz władca jest także lubieżny, tak więc pasuje to do jego charakteru. Zobaczymy, co z tego wyniknie. I dobra, moi drodzy, tak więc już koniec tego wstępu. Tak więc jedziemy. Okej, mamy zgodę zięcia naszego władcy na ten mariaż. I zobaczmy teraz, czy moglibyśmy go poprosić o formalny sojusz. Nie. Niestety nie. Moglibyśmy wręczyć mu podarunek, ale czy przy naszych dochodach byłby to dobry pomysł? No tego nie wiem. Moglibyśmy także przekazać artefakt, a więc ten język wielkiego bohatera, ale chyba nie, no, głupio by było tracić tak cenną relikwię. Okej, mamy także kolejny sukces eowy, który głosi opowieści na temat naszego władcy Ordota. I pojawiła się niewielka armia ochotników, wojowników.
których jednak musielibyśmy wykorzystać do walki w ciągu roku. Okej. Dobra, zobaczmy, jakimi siłami dysponuje ten władca wiatyczów. Niewielkimi. Niewielkimi, bardzo małymi siłami. Bardzo małymi siłami. Jego państwo składa się chyba tylko... Tak, tylko z tych dwóch tutaj ziem. Ma tylko jednego wasala. I... Okej. Okay. I nie ma chyba żadnego formalnego sojusznika. Tak więc chyba nie ma co czekać. Dobrze by było wykorzystać tych ochotników. I tego wodza Świętopełka zaatakować. Nie ma on także prestiżu, nie ma zbyt wiele złota. Tak więc jest to chyba idealny dla nas cel i podbijemy kolejne święte miejsce naszej religii. Dobra. Tak więc nie mamy chyba na co czekać. Ha, to ciekawe, moglibyśmy oswobodzić jeńców. A, z tym, że niestety walczyliśmy już z tym władcą i obowiązuje tutaj rozejm. Okej. A więc musimy poczekać jeszcze 5 lat. Musimy poczekać jeszcze 5 lat. Klusks, wielkie dzięki za hojną donację kolejną. Wielkie dzięki. Filmy na głównym kanale 2 razy w tygodniu, nie wierzę. Nie, no tak, to jest plan minimum. To jest plan minimum. To jest plan minimum. No cóż, działalność zarejestrowana. Trzeba... Muszę zarobić na, wiadomo, tam składki, podatki. I jakoś tą działalność rozwijać. Żeby to jakoś się udało. Tak więc no, minimum 2 filmy tygodniowo na głównym kanale. Wielkie dzięki. Dobra, poczekamy więc chyba, poczekamy te 5 lat. Tak więc zrezygnujemy z tych ochotników. Być może pojawią się nowi. A tymczasem, no, wykorzystując ten czas pokoju, zrealizujemy ambicje. Tak, aby państwo naszego władcy prosperowało. I tutaj właśnie warunkiem jest utrzymanie pokoju przez okres 5 lat. Tak więc dobrze się tutaj składa z naszymi planami. Ile mam statków? Okej, tutaj tego nie można sprawdzić. Tu chyba można sprawdzić. 6. Dobra, co my tu mamy? Po bardzo przyjaznym, bardzo przyjemnym wieczorze spędzonym z pewnym specjalnym przyjacielem Ordota, zorientował się, że jego sakiewka jest pusta. No szczęśliwie jednak nie miał przy sobie zbyt wiele złota. Okej, no to są dochody 2 miesięcy, które stracił Ordot. Miejmy także oko na okolice. Zobaczymy, jak to się potoczy. Okej. Nasz władca przyłapał kolejnego ze swych wasali, zależnych wodzów, który baraszkował z jedną z dworzanek. I teraz tak. I po raz kolejny chyba nasz władca będzie szantażował. I świetnie, zdobywam te złoto, które nasz władca stracił po kradzieży, odzyskane. Ponieważ ten wódz nie chciał, żeby ten jego skok w bok się wydał. Łuki i kawa. O cholera! O cholera! Chwila, dobra, to zignorujmy. Okej. W wieku 20 lat córka naszego władcy, która była wydana za tego kagana, naszego niedoszłego sojusznika, została z jego rozkazu złamana kołem. Tak. O cholera.
No nasz władca chyba chciałby się zemścić, ale nie wiem, czy to jest możliwe. Władca ten... jego państwo leży tutaj. Okej. Co my tu mamy? Pitrik 300, wielkie dzięki za przedłużenie słowa. Chwila. Chwila. Teraz zobaczę, co tam napisałeś. W końcu zaskoczyło, jeszcze 2 miesiące i jako pierwszy będę miał królewską koronę. Przyjmij może jakąś mniej mainstreamową religię niż katolicyzm. Może religia Żydów albo Zaratusztrianizm, to się mówiło? Wiesz, no zobaczymy, jak to się potoczy. Plusem katolicyzmu jest to, że jednak ma najwięcej mechanik i eventów. No ale zobaczymy, jak to się potoczy. Okej, możemy także złożyć ofiarę przodkom. Mamy także jeńca, którego moglibyśmy złożyć w ofierze. I za którego nie możemy zażądać okupu. Dobra, tak więc mamy jeńca, aby złożyć go w ofierze. Dobra, nasz władca skupia się w tej chwili, jego ambicją jest wzrost bogactwa, tak więc niech poprosi właśnie o to. I złożymy w ofierze tego tutaj na Inasa. Już nie pamiętam, z kim on był, ale mniejsza z tym. Być może to był przywódca jednego z buntów. Składamy go w ofierze. Kolejny syn. Ha, pytanie, co będzie po śmierci naszego władcy z tymi synami. Raczej nie będą pokojowo koegzystować, no ale zobaczymy. Okej, małżonka naszego władcy i mistrzyni szpiegów znalazła haka na... Nanakola, kuzyna naszego władcy. Niezwykle potężnego wasala. Pytanie, czy powinniśmy go szantażować? No lepiej być może zmuśmy go do tego, no, siłą perswazji, aby stał się bardziej wierny. No, nie chcemy ryzykować jego buntu. Świetnie, tak więc przez 2 lata przez 5 lat nie dołączy on do żadnej frakcji. I w naszej stolicy zbudowaliśmy chyba także zbrojmistrza. Okej, kolejny z naszych synów dorósł. Zobaczmy, ilu mamy już tych pełnoletnich synów. Okej, mamy ich już 3. To więc poza Jarę mamy także Aegiego. Doskonałego dyplomaty. A także tego Oavana, no, który w niczym nie jest jakoś specjalnie dobry w niczym. Okej, szlak handlowy z Kemi, który prowadzi do Irlandii, z tego co pamiętacie, potrzebuje nowego okrętu, tak aby kontynuować wymianę handlową. Klusks, wielkie dzięki za kolejną hojną donację. Gdy skazujesz na banicję ludzi z ukrytymi w skarpetkach szeklami, możesz ich wygnać i zabrać im oszczędności. A, okej. Dobrze wiedzieć. Czyli w chwili wygnania następuje konfiskata majątku. Okej, dobrze wiedzieć. Okej, budowa tego okrętu będzie bardzo kosztowna. Ale chyba warto. Chyba... Koniec końców chyba było warto ten szlak handlowy posiadać. No, niech będzie. Okej, nasz władca ubił ostatnio całkiem niezły interes. Na początku było to jedynie kilka futer, a także nowy miecz. Jednak dzisiaj pomógł on naszemu zarządcy w uzyskaniu zaopatrzenia dla naszych wojów. Czyżby to
Jego przodkowie mu pomagali? Świetnie. Tak więc nasz władca będzie się lepiej targował dzięki przodkom. I mamy niestety kolejny chłopski bunt. Gdzie mamy ten bunt? Aha, czyli to jest na terytoriach naszego wasala. Wodza Chłynowa, któremu pomożemy. No ponieważ jeżeli ci buntownicy osiągną sukces, to te ziemie stracimy. Tak więc nasz władca wzywa nasze wojska. To powinno chyba wystarczyć. Ty, Paul Lannister, mówisz o plemiennych podatkach? Nie wiem, gdzie to jest. Aha, tutaj. A to jest dobre pytanie. Czy my osiągamy, czy dostajemy jakiekolwiek dochody? Ale i tak nie dostajemy żadnych dochodów plemiennych. Coś stoi na przeszkodzie. Być może religia... no, na tą chwilę by to nic nie zmieniło chyba. Nałożenie tych podatków. Okej, okay, niestety buntownicy zdołali zdobyć pierwszy gród. Dobra, aby szybciej zakończyć tą rebelię, wezwiemy chyba także naszych wasali. Okej, moglibyśmy wezwać armię plemienną, ale to chyba nie będzie konieczne. Świetnie, nasi wasale przybędą nam z pomocą. I nasze wojska dość wolno tutaj ściągają. Okej, to powinno nam wystarczyć. Trzeba będzie chyba jak najszybciej tę rebelię zakończyć. Więc mamy tu dwukrotną przewagę liczebną. Co my tu mamy? Kwestie życia i śmierci. Z wiekiem przybywa wiedzy, przynajmniej tak mówią. Przynajmniej może to wpłynąć na pytania, które zadajemy. Mówi do siebie Ordot. Nasz władca ma ostatnio problemy ze snem. I to coraz częściej, kiedy cały jego dwór jest pogrążony we śnie, to nasz władca wpatruje się po prostu w sufit. Ordot staje się starszy i każdy dzień coraz bardziej zbliża go do śmierci. Okej, to więc nasz władca nie może... nie może przestać o tym myśleć. Niegdyś śnił o nieco większych sprawach i dokonaniach. O tym, aby uzyskać własną ścieżkę dla siebie. I pytanie, co się stało z jego ambicjami. Okej, nasz władca wstaje. Stwierdza, że to jest niedorzeczne. W końcu jest władcą. I jego poddani zawsze spełnią każde jego żądanie. Być może jego doradcy mają jakieś nowe pomysły. Okej, czyli tak, nasz władca ma tutaj jakiś kryzys egzystencjalny. Może się jednak na tym niezbyt skupiać. Bądź też może wezwać natychmiast swą radę. No i ponieważ nasz władca jest człowiekiem ambitnym, no to wezwie natychmiast w środku nocy radę i być może, no zobaczymy, co oni wymyślą. Tymczasem wracamy tutaj do buntu i po raz kolejny widzę... mordercza północna pogoda po raz kolejny zdziesiątkowała nasze szeregi. Dziwne, bo to są nasze ziemie. Aha, mamy tu... Być może dlatego, że mamy tutaj bandytyzm. Być może dlatego trudno
zaopatrywać naszych wojów. Ale straciliśmy tutaj z 500 wojów. Dobra, tymczasem mamy spotkanie z naszą radą. I członkowie rady zadają pytania. Dlaczego nas wezwałeś, panie? I no, najwyraźniej są oni troszkę zaniepokojeni. I nasz władca mówi, że no, chciałby podyskutować na temat sprawy życia i śmierci. To, czego szuka, to odpowiedź na pytanie, czy możliwe jest życie wieczne. Okej. Tak więc no, nasi doradcy są troszkę zaniepokojeni, troszkę niepewni. I pytanie, co możemy zrobić? Możemy zorganizować wielkie poszukiwania, aby, nie wiem, znaleźć gdzieś tam na świecie, w odległych zakątkach, odpowiedź na to pytanie, czy życie wieczne jest możliwe. To jest najwyraźniej porada naszego wojewody. Z kolei małżonka naszego władcy chciałaby być troszkę bardziej dyskretna. Okej. Nasz władca jest człowiekiem podstępnym, tak więc zawierzy chyba, zaufa tutaj swojej małżonce. Wybieramy więc opcję numer 2. Tymczasem wracamy do rebelii. Okej, czyli ta prowincja może utrzymać tylko 100 wojowników. Jak to możliwe? Okej, mamy zimę, rozumiem, ale... dziwne. Okej, syn naszego władcy Owan zachorował, tak więc wezwijmy naszego znachora. I mamy zwycięstwo, rebelia stłumiona. Pytanie, czy to nie zagrozi ambicji naszego władcy? Dobre pytanie. No, technicznie nie była to wojna, którą on by wypowiedział, ale zobaczymy. Wszystkie nasze siły rozwiązane? Tak. Dobra. Okej. Żona naszego bohatera, naszego władcy, budzi go nagle w środku nocy. Okej, mówi ona, że ściany mają uszy i no dlatego też opowie mu... chcę mu przekazać tą informację dopiero teraz. Najwyraźniej ktoś czyha na małżonkę naszego władcy, która jest także mistrzynią szpiegów. I najwyraźniej jest pewna legenda. Tak więc jest ona bliska, aby zlokalizować pewną osobę, która mogłaby pomóc. Jednak inni także tej osoby szukają. Okej, tak więc moglibyśmy zapłacić za to, żeby poszło to lepiej. Moglibyśmy opłacić jakichś szpiegów. Ale dobra, chyba tak zrobimy. Co mamy tutaj? Jarre, a więc syn naszego władcy i następca, zażądał od swego zięcia przysługi. Czyżby chodziło o kwestię dziedziczenia? Chyba tak. Tak, dokładnie. Czyli Jarre na tą chwilę byłby następcą. Kolejna córka.
A właśnie, pytanie co do tego przywódcy buntu, tego jeńca. Aha, nie mamy go. Tak czy inaczej nie ma go w lochu. Nasz władca tymczasem organizuje wielką ucztę i zastanawia się, czy kogoś nie zaprosić. No, swoją żonę oczywiście, że zaprosi. Małżonka naszego władcy to docenia, tak więc ich uczucie staje się silniejsze. A tymczasem podążając śladami boga Lempo, zaprowadziło naszego władcy pewną ścieżką, którą nigdy nie podążał. No i najwyraźniej zasłyszał on bardzo wiele ciekawych plotek i informacji. Dowiedział się m.in., że wysoki wódz Oiwa knuje przeciwko innemu wodzowi. A, czyli to jest ten nasz nowy wódz Chłynowa. Tak więc odkryliśmy pewien spisek, ale to chyba nie ma większego znaczenia dla nas. Okej, kolejna córka dorosła. Dobra, jeszcze 2 lata pokoju i zaatakujemy po raz kolejny tych wiatyczów. O, okej. A inem, gdzie to jest? Okej, świetnie. Populacja tej tutaj prowincji, Ainen, przyjęła zwyczaje lapońskie. Tak więc, no, przyjęła nasze zwyczaje. To więc zasięg naszej kultury, języka i obyczajów uległ rozszerzeniu. No, super. Kto rządzi w Polsce? Pewien spolszczony awar dokonał zjednoczenia Polski, utworzenia tytułu królewskiego. A tymczasem mamy pojawienie się pewnego mistyka. Tak więc... czyli tu chodziło o tą osobę, o której mówiła małżonka naszego władcy, która podobno zna odpowiedź na pytanie, czy możliwe jest wieczne życie. Nie było to łatwe. Ale mamy tutaj coś ciekawego, tak więc organizuje nasza małżonka sekretne spotkanie. I mówi ona, że jest pewien mistyk, pewna mistyczka, która jest bardzo dziwna. I pytanie, czy powinna ją przyprowadzić przed oblicze naszego władcy. No pewnie. Czyli mamy chyba nową dworzankę o dość egzotycznym imieniu Kleopatra. Zobaczmy, gdzie ona jest. Mamy... Kleopatrę z Egiptu. Ciekawa sprawa. I podobno zna ona odpowiedź na temat wiecznego życia. No faktycznie, jest mistyczką. No dobra, zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobra, to więc nasz władca spotyka się w końcu z tą starą kobietą o imieniu Kleopatra. Tak więc no, trudno się troszkę z nią porozumieć, ponieważ mówi z obcym akcentem. I mówi, że zna ona sekretne życie... że zna sekret dokonywania transmutacji metalu w złoto. Opowiada także naszemu władcy o tajemniczym kamieniu filozoficznym. Tak więc, jeżeli wierzyć jej słowom, kamień ten mógłby zapewnić wieczne życie. Normalnie Ordot nie uwierzyłby w słowa takiej kobiety, jednak jest zaintrygowany. No,
Przynajmniej wygląda ona na to, że wie, no wygląda tak, jakby wiedziała, o czym mówi. Jest ona najwyraźniej bardzo stara, ponieważ jej twarz jest pokryta zmarszczkami. Pytanie, czy jest nieśmiertelna? No tego nie wiemy. No więc zobaczmy, jakie mamy opcje. Nasz władca może uznać, że chce jak najbardziej wiecznego życia i będzie przyjmował nauki od Kleopatry. Może także uznać, że to niedorzeczne i nakazać ścięcie jej głowy. Bądź też może uznać, że jest to bluźnierstwo i powinna być uwięziona w imieniu Ukko. Nasz władca jest ambitny, jest paranoiczny. Ja myślę, że chciałby żyć wiecznie. Dlatego też wybierzemy opcję numer 1. Nie jest także jakoś specjalnie religijny. Tak więc zobaczmy, straci bardzo dużo pobożności. No i pogańscy znachorzy i szamani będą bardzo za nim nie przepadali z tego powodu. No dobra, zobaczymy, co z tego wyniknie. Okej, mamy także dość ciekawe wieści, ponieważ pewien poszukiwacz przygód, Sunegisil Abonit z odległego Berry, zbiera najwyraźniej ochotników i najemników, aby zaatakować nasze terytorium. Okej, kim on jest? Czyli to jest jakiś Frank. Nie posiada żadnych roszczeń. Nie wiemy, czego by chciał, gdzie chciałby zaatakować. I nasz władca myśli o zabójcach. No właśnie, to jest dobre pytanie. Nasz władca jest podstępny. Tak więc wydaje mi się, że faktycznie chciałby go zabić, bo to jest chyba ta opcja, nie? A tymczasem nasz szlak handlowy najwyraźniej wymaga kolejnego okrętu. No to się staje coraz bardziej kosztowne. Ale dobra. Okej, dobra, co mamy tutaj? Poważne wątpliwości. Pewnego dnia syn i następca naszego władcy, Jarre, spożywa z naszym bohaterem posiłek. Rozpoczyna on rozmowę na temat sytuacji handlowej w naszym państwie, jednak syn Ordota wydaje się być zamyślony. Przerywa on Jarre, aby dopytać go, o co mu chodzi. Mój drogi ojcze, bardzo obawiam się o twoje życie. Mówi wyraźnie zaniepokojony Jarre, ściskając jego dłoń. Ta okropna heretyczka, którą zaprosiłeś na nasz dwór, jej obietnice są słodkie, ale jestem pewny, że nie można jej ufać. Proszę, ojcze, pozwól mi, abym dowiedział się, jaki jest jej prawdziwy motyw. No przynajmniej zanim będzie zbyt późno. Okej, tak więc nasz władca może uznać, że lepiej być, no lepiej się zabezpieczyć i lepiej poznać prawdę, tak na wszelki wypadek. Bądź też może uznać, że zgodzić się z synem, uznając, że nie powinien nigdy uwierzyć Kleopatrze. Nasz władca jest paranoiczny, co prawda, ale to myślę, że opcja numer 1 wystarczy. Niech Jarre śledzi Kleopatrę. Tak, aby dowiedzieć się, czy nie spiskuje, czy nie ma jakichś podejrzanych motywów. Okej, mamy ultimatum od mistyczki. Tak więc Ordot właśnie miał zapukać do drzwi komnaty Kleopatry.
Gdy te drzwi zostały nagle otwarte. Twarz mistyczki jest twarda niczym kamień. I w jej oczach widać ogień. Proszę, wejdź do środka, panie. Powiedziała zimnym głosem. Ostatnio dowiedziałam się, że nakazałeś, abym była śledzona. Powiedziała Kleopatra, zamykając drzwi za naszym władcą. Ten próbował jej odpowiedzieć, ale ta mu przerwała w pół zdania. Nie mogę ciebie uczyć, jeżeli nie będziesz mi absolutnie wierzył. Możesz więc zaufać, że jestem całkowicie tobie oddaną sługą, bądź też mnie odesłać. Nie ma tak naprawdę innej opcji. Okej, tak więc nasz władca może się z nią zgodzić i poprosić o przebaczenie. Może także ją poprosić, żeby faktycznie opuściła nasz dwór. Bądź też się unieść gniewem i wtrącić ją do lochu. Okej, wybierzmy opcję numer 1. Ale to... Zmieni to charakter naszego władcy, który przestanie być paranoiczny i stanie się ufny. Czy to ma sens z punktu widzenia roleplayu? Ale dobra, wybierzmy opcję numer 1. Tak więc nasz władca nie jest już paranoiczny. I możemy chyba także zmienić jego ambicje. Niech będzie to w takim razie rządzenie, tak abyśmy mieli jak największe dochody, ponieważ to jest także jego ambicją w tej chwili. Myślicie, że ambicja cały czas go napędza? No może być. Okej, tak więc co my tu mamy? Mamy tutaj próbę ciała. Kleopatra tłumaczy naszemu władcy, że musi zdobyć on 3 składniki, znane jako 3 prymaty, z którym pierwszym jest sól. Gdy nasz władca proponuje, aby wysłać jednego ze sługów do kuchni, ta protestuje. Mówi ona, że sztuka alchemii nie polega tylko na zbieraniu składników i ważenia mikstur. Aby utworzyć kamień filozoficzny, człowiek musi także dokonać wewnętrznej poprawy. Okej, tak więc staruszka mówi naszemu władcy, że musi podbić swe ciało poprzez opanowanie sztuki kradzieży kieszonkowej. Okej. Dobra, ciekawe. No ale ponieważ nasz władca jest... No włada całą Laponią, jest niezwykle bogaty i poważany. To no, na pewno trudno było mu się zniżyć do takiego poziomu. Tak więc może poprosić kobietę, aby nauczyła go tych trików. Może także uznać, że sam sobie z tym da radę. Bądź też twierdzić, że nie będzie kradł. W sumie to nasz władca jest podstępny. Tak więc myślę, że nie będzie miał z tym problemu z moralnego punktu widzenia. Jest także całkiem niezły, jeżeli chodzi o intrygę, i ambitny. Dlatego też myślę, że poradzi sobie sam. Ok, niedługo także minie ten okres zawieszenia broni. Jedna z córek osiągnęła pełnoletność i jest doskonałym strategiem, co ciekawe. Spotkanie z Ukko. Zobaczmy, co mamy tym razem. Tak więc nadszedł w końcu dzień pierwszej próby. Nasz władca przebrał się za bardzo biednego chłopa i zostawił za sobą swe straże. To bardzo dziwne uczucie, krocząc przez targ, tak jakby nie był nikim specjalnym.
No, ponieważ ludzie nie schodzą mu z drogi i wpadają po prostu na niego, kierując w jego stronę przekleństwa. Nasz władca czuje się bardzo niepewnie i chciałby jak najszybciej tą próbę mieć za sobą. No, jednak nasz władca wziął się w końcu w garść i dokonał pierwszej próby. W ciągu kilku sekund straże pewnego kupca wciskają jego twarz w ziemię. Nie rańcie mnie! To ja, Ordot, wasz władca! Krzyczy nasz bohater w panice. Tak, a ja jestem Ukko, mówi wściekły kupiec. I który rzuca naszego bohatera w objęcia swych straży. No dobra, pokażmy temu rzezimieszkowi, co robimy ze złodziejami. Okej, to nie wygląda zbyt dobrze. Zobaczmy. Czyli próba kradzieży. A, nie była zbyt dobra. Tak, nasz władca jest poważnie ranny. Został poważnie ranny. I jest także strasznie obity. Okej, to nie wygląda dobrze. Czy możemy naszemu władcy pomóc jakoś? Czy możemy wezwać naszego Znachora? Poprosić Znachora, aby coś zrobił? Chyba nie. Dobra, miejmy nadzieję, że Ordot wróci do zdrowia. A, i nie mar. O, faktycznie, stracił rękę. Nasz władca stracił dłoń. No tak. No faktycznie, to się robiło ze złodziejami. To się robiło ze złodziejami. Okej, ale tymczasem nasz władca odkrył kolejny spisek. Z tym, że to jest chyba ten sam, co wtedy. Ordot Półręki, dokładnie. O, okej. Okej. Niestety. Niestety ścięta dłoń, a także inne rany doprowadziły do śmierci naszego ambitnego władcy, no, który nie osiągnął wiecznego życia. Nie osiągnął wiecznego życia. Czyli tak, Ordot biesiaduje z bogami w wieku 46 lat. I zmarł, będąc straszliwie ranny. Znany był z tego, że że był grzesznikiem i nie był wierny swej żonie. Okej, tak więc ludzie nie będą chyba dobrze Ordota pamiętali. I naszym władcą jest jego najstarszy syn. Tak więc sukcesja przebiegła wedle planu, a więc Jarre. No dobra. Dobra, moi drodzy, to jest chyba idealny moment na przerwę. Okej, Jarre spełnił także swoją ambicję, zyskując tytuł. Okej, i straciliśmy Perm. Straciliśmy Perm. Czyli młodszy brat naszego władcy także zyskał tytuł. Doszło tutaj do podziału. Ale to dziwne, bo ponieważ ten tytuł nie istniał. Nie wiem, jak to się stało. Mieliśmy tylko jeden tytuł królewski, tak więc nie wiem, jak do tego doszło. Ale dobra, Perm jest w tej chwili także rządzony przez ród Maggar. Jest jednak państwem niezależnym. No tak więc ciekawa sytuacja.